Witam was, znowu szukuję dwa z Zaszkinem. Mówię tu, ale chatę. Palisz chatę? Pali się Ale chata. zamyk. Pali się zamyk, a nie chata, okej, też może. Dobra, w każdym Przy razie. okazji też. Ja z radością nawracam prowincję. Całkiem szybko nawracam nawet. I co? Kurde, bym ruszyła i dobiła tego, że oni tu mają większą armię ode mnie, czy znaczy mają armię poborowych, ale wiesz, liczba i tak dalej, przewaga. Coś mogą mi zrobić, tak więc muszę czekać na koszarę kadetów. I na wiosnę. A kultura pokonała tego wysyna, co mi wywołał wojnę i zdesantował się. Ale była licha, nie na początku. Bo wyspy przyjęli. Nauczyli się walczyć. Nauczyli się walczyć. Borobiony ich zaskamił tam wszystko. Dostali bonusy do walki, do szkolenia w zakresie walki. No, pokonali ich, bo nie mam ich jako wrogów już tamtych. Dobra, trzeba zdobyć ten zamek w końcu. Ja pierdolę. 50-50 mam szansę. To czekaj. Dawaj, oblegamy. Godeczki wsparcie. Jakieś sensowne. Daszki wysyła wsparcie całą armię. Cała armia chłopów. Idziemy. A Shigaru to ty szanuj. Znaczy, ja go szanuję. Tylko poborowych jest nie za bardzo. Tych strzelców. Ej, właśnie, ja muszę. Ja zagrzebę teraz plika Szoguna i zobaczę, czy mogę dodać po prostu tym włócznikom poborowym ściany Jari. Znaczy, raczej mogę. Byłoby spoko. Cześć. Moduj ze mną Szoguna. Cześć tu. Czekaj, do mnie znowu chcesz. Oddaję hajs. Będę szło, że więcej ci pożyczałem, ale okej. Ciła więcej nie mam. Daszkin. Chyba, i mnie się buntują we wsi. Tak, może nie macie wrócić. Takiego w zasadzie. Chyba wypadałoby wrócić jednak. Kurde, dupy jest to, że tutaj jak znajdziesz na przycisk koncatury, to ci pisze tylko, że jest zima, a nie pisze ci dokładnej pory roku. A już jak zapisujesz grę, to tam masz napisane na przykład wczesny wrzesień. Znaczy, no w tym wypadku to raczej byłby, nie wiem, wczesny luty, o. Kurwa, straciłem samuraj, ja pierdolę. Przejebane. Kupisz nowych na targu. Kupię nowych. Ja pierdolę, 1200 mam na plusie teraz przychodu. Tyle strzelców liniowych. Daszki opiera swoją armię na strzelcach i strzelcach. Jestem w raju. Różnorodność przede wszystkim. W ogóle ten typ, nie? Ja jestem mu wdzięczny, bo on w momencie, kiedy go zacząłem obrażać, on postawił, zaczął budować ten dworzec samurajski. Znaczy tradycyjne doby, nie? I mogę sobie odkupić tych kaci z Jari teraz. Kurde, dostałbym sobie z wyspy posiłki, ale mi się nie chce słać wojska tak daleko. W ogóle tam mogę się ostrzelać? Mogę. O, zniszczyłem poligon artyleryjski. Spoko. Kurwa, nie mam co robić, jasno? Ja stoję w miejscu i rozwijam tylko się. W ogóle dasz O, mi do służby. pytanie, czy ja mam wysoki głos? Nie wiem. Nie wiesz, kurwa. Mówiłem ci kiedyś coś na ten temat. No się nie zna. Wiem, ale chodzi mi o to, że dzisiaj ten Andrzej mówi, że ja mam strasznie wysoki głos, a ja nie uważam, że ja mam wysoki głos, ja mam dosyć niski nawet.
Miałem przerażająco niski. Aż według mnie przerażająco niski. Kurwa, nienawidzę swojego głosu, no co tu dużo gadać. Nienawidzę swojego drija. Jest moja gejsza. Ciągle jest. Kurwa. A tu jest. Pod mapą ostatnia zakładka to agenci, tam masz wypisanych. Albo już mam. Najpierw dalej z powrotem, chcę zobaczyć, co tam ten typ chce. Czy tam ten typ chce mi wpierdolić jeszcze, czy nie? Jeszcze nie. I nie wejdą. Idziecie tam? Dobra. Ale ci nie buntuję. Chyba to teraz to się zastanowię, czy przypadkiem faktycznie potrzebuję tych poborowych. Lecz po ptakach w sumie. Dobra, strzelców poborowych to ja cofnę. Jedno dział tego, o. Wypierdalać z powrotem. Na dwóch poborowych, kurwa, miałem strzelców wypierdolić. Kurwa, twoja mać. Tak. A co, dobra. Gabryś. Ona gołopę zabili. Jej. Kurde, czemu zaczyna z tobą nagrywać i zaczyna chcieć mi się spać? Przypadek nie sądzę. Ja pierdolę. Aż mroko sądzę. Pakujemy traktat, chcę ze mną. Ty idziesz mu dojebać, czy ja mogę dobić? Idę mu dojebać. No to dobra, bo mnie odrzucił właśnie. Nie chcę mi dać 1200. Nie chcą ci płacić. Nie chcą mi płacić za pokój. Niepokoje narastają. To za czemu tutaj kurwa niepokoje narastają? Pojebało was do resztry. No. Kurde, czemu to takie niepokoje tak w sumie są? Unowocześnienia. Wszystko jasne. Wiecie. A, w losie. O. Niedawno wydarzenia minus 1, co to odpierdolić? No, bogaty masz tą posa. 2100 przychody. Znaczy te kasy. No. A te na gato 2292. No. A strzelał 1300. Taka bieda. Papa. Nie wiem, co on ze sobą zrobić jeszcze w tej turze. Chyba nic. Zabić się. Aki 2000 coś. Ale nie ode mnie. Iwan bogatszy. Wiosna. Uminkę się cieszą. Idziemy. Ten sznurek żołnierzy. I piechotę nie ma. Jej. Widzę piechotę. Chyba nie mogę nic budować, bo wszystko idzie na ten, na werbunek. Bardzo dbam o swoich ludzi. Swoich podwładnych, nie? Mhm. Pierdolę, nie buduję wam farm, muszę mieć piechotę liniową. Daszkin kurwa w pigułce.
Wiecie co? Chciałem dać wam farmę, ale nie, chuj, potrzebuję piechoty w linii wypierdalać. Tak. A tu wraz. Ej. Iii. Zerwanie żołnierzy. Super. Teraz mogę odzyskać hajs to się. Dziękuję. Mam z powrotem jakikolwiek dochód. Wybiście. Wziąłeś kawalerię z szablami? Co? Wziąłeś kawalerię z szablami? A nie. Ja mało korzystam z kawalerii ogólnie w Total War, więc wiesz. Pytanie mi się o kawalerię, to tak jakby, nie wiem, pytać się mnie, co sądzę o aktualnej sytuacji politycznej w Zimbabwe. Tak, chcę. Dobra. Mam włączone nagrywanie. No, my się bałem, że włączyłem niechcący screamo. W sumie to na sądy wyszło, bo ja mam nagrywanie streamu. Wybrałem się na szczęście. Ukończono budowę. Port! Mam port! Piechota linia w kolejną. Kurwa, nie to. Ja pierdolę. To jest swój co ci, kawaleria. No idziesz? Idź. Nie gadaj. Dobra, chuj. Idziemy? Kurde, w ogóle ten... Dalej nie zdjęli na tym, na forum tej śmiesznej zniżki na Warhammera. Że ten... Że na droższą wersję, ta droższa wersja ciągle jest droższa od tańszej, po obniżce nawet. Czego tu kurwa tam chcesz? Umowę handlową. O! Możemy na to pójść. Jej! Dobra. Teraz pytanie. Do widzenia. Ile hajsu z tobą biorę teraz? Dobra. 242. Nice. A ile od ciebie biorę? Nie wiem. Musisz wejść ten w finanse i w handel. No to zaraz. Finanse... Fundul. Ty masz jedwab. A 126 cię wypiorę. Wejdź tu. Nie, ty masz jedwab, tylko ten. Kukushina. Ej, czekaj, kurwa. Ja mam glinę, ty masz glinę, to co, ja ci sprzedaję glinę i ty mi sprzedajesz glinę? Znaczy nie glinę, miedź, przepraszam, mi się ikonka pomyliła. Ja mam miedź, ty masz miedź i w takim razie ja ci sprzedaję miedź i ty mi sprzedajesz też miedź. Coś na zamiar robię, nie w chuj. Nie, czekaj, kurwa. Moment. Ja pierdolę, czekaj, chwila. Nie, dobra. Ja ci sprzedaję miedź, a ty mi glinę. Dobra. Już wiem. Już ogarniam. Kierada ma uwielbienie ze mną, więc umowa handlowa. Dadimy dane. To dobra, nie handlujemy ze sobą tym samym towarem. Jeszcze. To byłoby spoko. Kurwa. Nie chcę za darmo, bo to... Turysta. Bierę. 400 hajsu zawsze spoko. Ja przepraszam. Jestem kłoka. Umowa handlowa. Daj mi trochę hajsu. Od wszystkich hajs wygudzasz. No. Czemu ja jestem twoim sojusznikiem? Ale nie chcę dać mi hajsu, nie chcę dać mi hajsu. I... Też aż mocna... Kurwa, mocna lichy. Ale co, że ja nie lubił? Kurwa, ja bym wpierdolił. Nie mogę mnie coś wpierdolić? Macie dostatek, więc dawać mi
1000 hajsu. A 100 to się zgodzą, a 1000 chciałem. Nie chcę. Bo dużo. Żydzi. Daszkin. Jeruzalem. Z kim ja się zadaję, naprawdę? Dobra, 100. Za 100 chcieli dać, to mogę dać. Jej. Coś jeszcze nie. Przepraszam. Ja mam 600 przychodów z handlu jej. No i co? Punkty piechotliwe. Chyba zacznę czytać sobie książkę podczas twojego robienia turu. Dobrze. Nie mam co robić. Dobra, masz. Oddaję tur. A, gejsia, zapomniałem. Idź. Poszła. Kurwa, ale teraz ja nie wiem, gdzie mam pójść, jeśli chodzi o ekspansję dalej. Nie wiem, idziemy na Kyoto od razu? Tokuyama traktat pokojowy. Ty 200. Wiesz, zbierz te pieniądze i mi daj. Cena wyławcza 200. Tak, 1200. Niech zbierze tak parę tu i mi da. To bingo jest strasznie biedny. 1500. On jest bogatszy od mojego suwo. I od twojej Iwo. Dobra, to nie jest biedne. I my jesteśmy biedni. Wszyscy są biedni. Wszyscy jesteśmy biedni. Nie wiem, mam przejść przez tego Izumo, czy jak? Ja bym go zajął po prostu. Możesz go zająć, a to sojusznik jakiś czy ktoś? Nie, on no to... po prostu mnie lubi. No to nie wiem, jak chcesz. Znaczy, on ma tutaj kapliczkę buddyjską. Niestety, Shogun w kampanii ma taką wadę, że gracz musi być dosyć bezlitosny wobec reszty. Choć ja zazwyczaj staram się, wiesz, łagodnie do innych podchodzić w frakcji. Bo po prostu tak jest mapa kampanii zbudowana, że wiesz, często nie ma dokąd już iść. Więc musisz się pierdalać z kimś, kto cię lubi nawet. Ale ewentualnie nie, możesz podpisać z nim sojusz i przejść przez niego, jakkolwiek to brzmi, na hoki. Nie. Kto to jest w? Nie wiem, kto jest w hoki, nie mam odkrytej tej... Nie na tej frakcji. Ogólnie bijemy się z frakcjami proszugońskimi. A jesteśmy... No tak, wiem. No, więc ci, którzy mają... Co tego sprawa już na początku. Okej. Okay. To dobrze. Więc dlatego, że z tobą nie napierdam. Więc raczej frakcje procesarskie zostawiamy w spokoju. Raczej. Czekaj. Zaraz ci znajdę jakiegoś wroga. O. Ja mam. Okej, okay. Nie robię po prostu przegląd, gdzie są wszystkie frakcje TAS pro szczególnie, które znamy. Weź pan, której. Wiesz co? Możesz sobie zająć moment tą wyspę. Nie, chyba czym tam popłynę? Nie ma statków? No ja rozwiązałem je przecież. Nie pierdolę, Daszki. Jesteś gorszy. Nie. Jesteś jak krowty po prostu, dobra, masz turę. No chuj mi wrzuca. No nie wiem, żeby walczyć na morzu, żeby transportować jednostki, żeby chronić szlaki handlowe. Ale one wpływ dużo kosztuje. Nie wiem, ja otrzymuję bez problemu 3 statki. Ja sobie zbuduję kiedyś. Jeju.
Dobra, to ja. A ja sobie wezmę wieżę z arkobuzami. Ja potem popłynę na tą wyspę. Po co ci wieżę z arkobuzami? Nie wiem, biorę sobie ten. No. Mniejsze koszty działania Shinobi. Nie. I był dwóch samurajów, jej. Dwa białych samurajów. Już. I w pizdu strzelców. Jeszcze dwa oddziały strzelców. Chyba jeszcze dwa oddziały tu idą. Ej, a ten co tu chce? Obama. Ty jesteś wrogiem? Nie, sojuszki. Nie, wrogość, o ty f... Dobra, biorę sojusz z tym. Gdzie on jest? Matsumae. Cześć. Przymierze. To nie ma nadwrogów, nie? Oni chyba sobie po prostu tu siedzą i chuj. I masz przymierze z Yonago jakimś. Czaj, a ja muszę mieć prawo na przemarszu? Co zrobić? By przejść przez ich terytorium? No. Tak. A, oni mi dadzą bez ograniczeń, okej. Okay. Za to, że ja też mogę bez ograniczeń dać. Spoko. I mogę mieć wyjebane zaraz. Znaczy wiesz, jak nie zamierzasz się zajmować, to bym sojusz z nim zrobił. Co? Ej, to? Bo nie słyszałem. Jak nie zamierzasz ich podbijać, to bym sojusz z nim zrobił. No co ma? Nie, sojusz z nim zrobiłem. Aha, okej. Czemu mam się z nimi napierdalać, jak to malutkie państewko? Malutki klan. Rangaku, mój panie, pewien mężczyzna, zwolennik Rangaku, nauki zrodzonej wskutek naszych kontaktów z Holendrami, propaguje zachodnie idee i technologie, wierząc, że są one kluczem do rozwoju naszego państwa. Zachodnia nauka może przynieść nam wielkie korzyści, mimo iż nie spróbujemy surowych i samolubnych gaijskich zwyczajów. Nie aprobujemy, jeju, ja mam małą czcionkę, straszą mi literki się mieszają. Cudzoziemcy wywołali u nas ostatnio to zamieszanie. A, zachęcę go, czemu nie. Pewnie zrobiłem źle i teraz się wkurwił na mnie. Dobra. O! Ktoś Baszkę też przeczytał. O kurwa. To tutaj są złoża płytkie. Mam wyjwami. Tutaj jeszcze pola złotonośne. Czekaj, ty umiesz czytać? No. O kurwa. A tutaj jeszcze pola złotonośne plus 1400 to zamożność. Te pierdoły. To jest OP. Bogactwo. Wezmę sobie sojusz z twoimi sojusznikami. Aha, co nie, masz? Nie do przyjęcia. Twoi sojusznicy nie chcą ze mną sojuszu. Mimo, że mają uwielbienie ze mną. A to chuj z wam dupę. Może za słaba jesteś. Wiesz, oni sobie mi przyjęli, bo widzą, że cała pierdolona armia jest przy ich granicy, więc... No to pewnie... Też bym przyjął. To pewna sugestia, żeby zgodzić się na sojusz. No. To, że nie powie ci cała pierdolona armia. A ty nie masz armii przy ich granicy, de facto. Mogę zaraz mieć. No to mogą wtedy przyjąć. Wtedy się na pewno zgodzą.
Cześć. Oczaruj. Daj mi nichuje, nie można oczarować. Dobra, zostawiam ich. Są biedne pachołki. Kurwa, bo ja nie wiem co robić za bardzo. Nie no, wolisz to Fukuyama w końcu. A. Wsparcie przysłałaś. Też może pół armię. Jako wsparcie. Nie, ja dam sobie radę tutaj spokojnie. Dobrze. Nie, nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Będę co na te płytki kopalnie. Wróć. Pola złotonośne. Jak sobie wezmę to pola złotonośne, to będzie... Długo, co? 1200 mi daj. Daj te 1200. No to spierdalaj. Temera ci dojebie. Temery patrzę ci wpierdolić. Tak. Ciekawe co ten Obama chce mi tu zrobić. O, tu płynęła stali. Okej. Okay. No ładnie. Widzę, że też masz podobnie jak u mnie. Dobra, idę im zajebać. Kurde, moja stolica prowincji jest najbardziej zbuntowaną prowincją w dziejach. Znaczy stolicą. Dobra. A ci jarki to oni mają włócznie chyba. No. Czekaj, może generał ma... Nie, generał nie ma żadnych perków negatywnych. Dobra, nieważne. Kurwa, kaci z rusznicami są lepsi walce wręcz niż włócznicy poborowi. Serce spuszczają w pierdol ten włóczniku. To piechota liniowa ma atak wręcz 4. Czaisz to? Lele. Kurwa, ja muszę sobie tych strzelców wyborowych zrobić. Koszary. To się w koszarach robi ich. Mhm. Szczerze mówiąc, mogę zbudować koszary. To to. Rangaku. No to to, co ty miałaś? Mhm. Zachęć. Pracy wyborowi. Kurwa. Nie, bo kopalnia. To bogactwo. Ej, tutaj w ogóle ten, zauważyłem teraz, że nie ma różnicy pomiędzy żyzną glebą a ubogą glebą. Tak? No. Bo mam ubogą glebę w tej, w IO i na poziomie dzierżawy daje 900 do zamożności z gospodarstw i plusy natury do rozwoju miasta, a w AKI mam żyzną glebę i na dzierżawach mi daje też 900 do zamożności z gospodarstw i plusy natury do rozwoju. Do dupy, bo w tym. W Szogunie było różne bogactwo tych pól. Znaczy, jak miało się bardzo różne gleby, na przykład w Awarii, no to Awarii jest najbardziej zajebistym kurwa miastem w Japonii, bo to jest zajebiście bogate miasto, plus masz różne gleby, więc po prostu Awarii ci utrzymuje cały kraj. Wiesz, jak grałem z Luizą, to Luiza bardzo... to Luiza się denerwowała, że ona trzyma dwie prowincje ze złotem i tak dalej.
I te prowincje są bardziej biedne od mojego Owarii, gdzie mam tylko pola. Wiesz co? Bo ja tam kurwa dalej poszedłem i jest dalej kurwa typ, który ma uwielbienie ze mną, nie? Aha. Więc jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że kurwa wszyscy tam tą pastę z uwielbieniem. To nie wiem, możesz ten, możesz popłynąć na... Zobaczymy. Tsushima i zająć. Idę tu. Okej. Bo... Tak. Kokura straciła prowincję. Chyba w pionie dostaje. Lekki. Od kogo? Od Nobeoka. No to oni są proszoguńscy. A wiem. Właśnie do tego zauważyłem. Ale on z nimi prawo przemarszu mam. Spoko. Nie, żeby coś, ale... Będziemy miał całą pierdolną armię przewodzoną. Co to kurwa mi się trzeje? Trzeje się w Dostaję padaczki od patrzenia jak grasz. To w sumie to jedyny kurwa typ po tej stronie, który chce nam wpierdolić, to jest Fukuyama. Któremu nie za bardzo wyszło. Jak się okopał, kurwa. Zbiera armię. O, ma tam samych uborowych. Wiem. Zostałem tam. Idę ci pierdolić. Jeje. Dobra, ja muszę tam przenieść. Tmory poszło. Zaczekaj. Wait. Ja pierdolę. Jeszcze trochę i będę miał te kopalnie. Pola złotonośne. A ja nie mam nic pożytecznego, znaczy mogę rozwinąć te kopalnie miedzi, w sumie mogłabym, tylko za dwie tury jakoś. Dobra, w sumie jebać to. Nie będę tutaj nic wyrobować. No zobacz co tu jest. To w ogóle buzy mają niebronione. Się tu buntują. Chyba kusi mnie, żeby te koszary zbudować. Ale co ja mogę tu? Dobra, nic więcej nie mogę zrobić. Czy znowu traktat pokojowy? Jeju. No i chuj, znowu odmówili. No i chyba, oni bardzo chyba chcą traktat pokojowy, tylko nie mają kasy. Mi się tak wydaje. Buzują mi się ludzie. Latio! Plus 5 do szybkości uzupełnienia jednostek. Nice.
Dobra. Oni w lecie mówią się jak króliki. Znaczy wiesz, zawsze, znaczy w sumie to ma sens, że znaczy w sumie bardziej na jesieni już. No bo wiesz, najwięcej na Sylwestra to 9 miesięcy. Jeden chuj. Nie ważne gdzie, nie ważne kiedy, ważne że buh. Tego stampego, nie? A, dobra, to koi ich tutaj. O, to może przyszło. Soboty tutaj tam mają. I chyba to rozegram, kurde, oni mają armaty. No ale dobra. Dobra, ja to rozegram, tylko że to już w kolejnym odcinku, tak więc dziękujemy za uwagę. Znaczy ja dziękuję. Hej. On też. Trzymajcie się, ludziska. Cześć. Hej.